Zwiedziliście w Rzymie już wszystko. Byliście w Koloseum, byliście w San Pietro, byliście na Giannicolo, byliście na Wentynie, byliście w środku miasta. Co zwiedzać? Co dalej zobaczyć? Mam dla Was jedną naprawdę dobrą radę. Wybierzcie się na Starą Apię. Wybierzcie się zobaczyć królową wszystkich dróg, zobaczyć atmosferę antycznego Rzymu, która się pojawia za każdym Waszym krokiem. Zanim ruszymy w drogę i krok po kroku odkryjemy najciekawsze miejsca antycznej Apii, chcę Wam pokazać najpierw jej wyjątkowy klimat. Tutaj znajdziecie wiele rzeczy, które cenimy w Italii. Słońce, lazurowe niebo, soczysta zieleń, zrelaksowani, uśmiechnięci ludzie i mnóstwo ciekawej historii na wyciągnięcie ręki. Kto dotarł do królowej wszystkich dróg i przeszedł po niej chociaż jedną milę, prawie zawsze odebrał ją jako bardzo pozytywne miejsce, jako fascynujące miejsce i dalekie od zgiełku centrum Rzymu. Antyczna Apia jest miejscem z duszą, jest miejscem medytacji i szacunku dla przeszłości. A równocześnie to naprawdę droga. I jak każda droga prowadzi do nowego i nieznanego. Vita via est, mawiali Rzymianie. Życie jest drogą. Ciao ragazzi. Wybieram się dzisiaj na Starą Apię. Zapraszam tych, którzy mają ochotę. Jedźcie za mną. Gdzieś tam w głębi majaczy cyrk wielki, kawałek Palatynu za drzewami, które nam ten widok przesłaniają, a tuż obok mnie wielki zwał ruin rzymskich. To, co chcę Wam na chwilkę pokazać, to oczywiście nie jest jakiś wielki zabytek klasy zero. Tak z ciekawości, tylko chcę Wam zaznaczyć miejsce, w którym rozpoczynała się Via Appia. Fragment antycznej bramy, Porta Capena. Zobaczcie, ta tablica przypomina o tym. W języku włoskim jest tam napisane Inizio della Via Appia, początek starożytnej Apii. Zaraz za placem Numa Pompilio pojawia się pierwsze historyczne rozwidlenie dróg. Od Apii odbija się lekko w lewo Via Latina, biegnąca kiedyś do Tusculum i Casilinum. Tu też rozpoczyna się odcinek Apii typowy dla dawnych ulic wylotowych z miasta. Wysoki mur separujący drogę od ciągnących się w jej wzdłuż willi, ogrodów i ukrytych grobowców. Jedyne miejsce, do którego można zajść na tym odcinku, to grobowiec Scypionów, bardzo ważnej rodziny republikańskiego przedchrystusowego Rzymu. Pierwszą milę antycznej Apii kończy monumentalna Porta Apia, brama apijska, zwana dzisiaj Bramą Świętego Sebastiana. Jest ona częścią murów aureliańskich z III wieku naszej ery. W tej bramie ma swoją siedzibę ciekawe Muzeum Murów Rzymskich. Główną atrakcją tego muzeum jest sama brama, jej ciekawe wewnętrzne pomieszczenia, a szczególnie taras widokowy na szczycie jednej z baszt. Można też przejść się około 300 metrów wewnętrzną stroną muru, by poczuć się jak obrońcy miasta. Państwo Rzymian, które przez kilka wieków swego istnienia budziło strach i respekt u wszystkich sąsiadów w III wieku naszej ery, samo poczuło się zagrożone i słabnące. Klęski, które imperium zaznało w walce z Persami i Germanami, podminowały pewność siebie prawnuków Romulusa. Między 270 a 275 rokiem cesarz Aurelian otoczył Rzym okazałymi murami obronnymi. Mierzyły one około 19 km długości. Były wyposażone w 14 dużych bram oraz wzmocnione 380 basztami obronnymi i służyły miastu przez następne 1600 lat.
800 metrów za bramą świętego Sebastiana, na rozstaju Via Appia i Via Ardeatina, znajduje się ważny dla nas Polaków kościółek Domine Quo Vadis. Nie spodziewajcie się nadzwyczajnych rzeczy. Chodzi o miejsce, w którym według średniowiecznej legendy święty Piotr miał spotkać zmartwychwstałego Chrystusa. Dzięki Henrykowi Sienkiewiczowi legenda po latach zapomnienia na nowo ożyła. Nie dziwcie się zatem, że jego główną atrakcją jest popiersie naszego noblisty oraz typowy pogański symbol wyrzeźbionych stóp w kamieniu, które było wotum składane bogu Rediculusowi za szczęśliwy powrót z długiej podróży. To wotum legenda zinterpretowała jako cudowny odcisk stóp samego Zbawiciela. Ciekawostka, notabene, ten, który oglądacie, to kopia. Oryginał znajduje się w Bazylice Świętego Sebastiana przy katakumbach. Na wysokości kościoła Quo Vadis jest brama wjazdowa na teren dużej posiadłości watykańskiej, zarządzanej przez księży Salezjanów. W tej posiadłości znajduje się najbardziej znany ze starożytnych cmentarzy rzymskich – katakumby świętego Kalixta, Catacombe di San Callisto. W każdy dzień tygodnia, oprócz środy, możecie przejść lub przejechać rowerem przez ten rozległy park, by uciec na jakiś czas od szumu samochodów intensywnie jeżdżących po tym odcinku Starej Appii. Dodatkową atrakcją może być zwiedzanie samych katakumb, które dobrze ilustrują historię pierwszych wieków chrześcijaństwa w Rzymie. Zaraz za katakumbami świętego Kalixta znajduje się Bazylika świętego Sebastiana za murami oraz jej katakumby, w których kiedyś był pochowany słynny męczennik z czasów cesarza Dioklecjana, żołnierz Sebastian. W nich też, na przełomie III i IV wieku, chrześcijanie rzymscy ukrywali kości apostołów Piotra i Pawła. Dla tych wspaniałych relikwii cesarz Konstantyn Wielki kazał wznieść pierwszą bazylikę, zwaną Memoria Apostolorum. Niestety niewiele z niej pozostało. Dzisiejsza świątynia z początku XVII wieku niczym szczególnym nie zachwyca, ale warto i tu zajrzeć, jeśli lubicie kościoły wczesnego baroku oraz ciekawe relikwie. Pierwsza kaplica po prawej jest miejscem przechowywania takich pamiątek religijnych. Możecie tu zobaczyć palec, ząb i fragment jednego żebra świętego Piotra, ząb świętego Pawła, ramię świętego Andrzeja oraz strzałę, która przeszyła ciało świętego Sebastiana. Oraz oryginał kamienia z odciskiem jakoby stóp Chrystusa z kościoła Quo Vadis Domine. Druga mila antycznej Api kończy się na wysokości ruin willi Maxentiusza z początku IV wieku naszej ery. Możecie te ruiny odwiedzić gratis. Niewiele z tego zostało, bo właściwie willa i cyrk nigdy nie zostały ukończone, ale i tak robią duże wrażenie rozmiary tej podmiejskiej posiadłości cesarskiej. Bardzo ciekawe jest też mauzoleum Romulusa, syna Maxentiusza. Ogołocone co prawda z wszystkich swoich ozdób, ale interesujące jako przykład antycznej architektury monumentalnej. To, co widzicie, to kawałek hipodromu. Niestety nie został dokończony i nie wiadomo właściwie, czy był kiedykolwiek używany. Być może raz tylko, na wczesną inaugurację. Nie doczekał się wielkiej chwały, ale zapowiadał się na obiekt bardzo ciekawy. Typowa zresztą sytuacja, że obok rezydencji cesarskiej powstawały obiekty użyteczności publicznej, dlatego że w tamtych czasach bardzo ważnym elementem polityki imperialnej było spotkanie z ludem właśnie w takich obiektach jak ten cyrk wielki, koloseum. To niezwykłe tylko spotkanie, to przede wszystkim spotkanie sacrum z profanum. Zaraz za willą Maxentiusza Apia nabiera szczególnego uroku. Tu właśnie są takie miejsca, które cały turystyczny świat chce zobaczyć. Pierwszy obiekt to imponujące mauzoleum Cecylii Metelli z I wieku przed naszą erą. Duża marmurowa tablica informuje nas, że jest to grób rzymskiej matrony Cecylii Metelli, córki konsula Quintusa Metellusa Creticusa, zdobywcy Krety. Napis przypomina również, że Cecylia była żoną Crassusa, słynnego triumvira, lub jak inni wolą, jego najstarszego syna, Publiusza Licyniusza Crassusa. Mauzoleum zbudowano na wzniesieniu, które pozwala na jego widoczność nawet ze znacznej odległości.
temu szczęśliwemu położeniu grobowiec Cecylii zawdzięcza swoje przetrwanie. W średniowieczu nie został doszczętnie ogołocony z ozdób i zdewastowany, jedynie dlatego, że potężna rodzina Caetanich przebudowała go w fortece, tworząc słynne Castrum Caetani, coś w rodzaju małej miejscowości wokół grobowca Cecylii. W dawnych pomieszczeniach tego zamku, dziś pozbawionych sklepień i trochę upiornie wyglądających, możemy podziwiać niektóre zachowane fragmenty marmurowych ozdób mauzoleum, część posągów antycznych oraz urny na prochy zmarłych. Możemy też zajrzeć na chwilę do wnętrza samego mauzoleum, niestety mocno ogołoconego z ozdób i zniszczonego, ale i tak robiącego spore wrażenie. Zaraz za mauzoleum pojawia się wreszcie pierwszy wyraźny fragment antycznej Apii z jej oryginalną nawierzchnią bazaltową. Takich fragmentów, trochę dalej od miasta, będzie dużo, dużo więcej. Dalsza nasza podróż Apią to już prawdziwa wyprawa za miasto. Ciekawa roślinność, pozostałości grobowców i świątyń, figury dawnych Rzymian, choć to tylko kopie, których oryginały przechowywane są w muzeach, kamienne tablice łacińskie, zachowane fragmenty akweduktów oraz wspaniała panorama wzgórz albańskich tworzą niepowtarzalną atmosferę prostoty, wzniosłości i szczęścia. W takich godzinach, w takim słońcu, w takiej zieleni Apia staje się naprawdę cudownym miejscem. COVID, nie COVID. Carpe diem. Każdy dzień warty jest tego, żeby wykorzystać go na maksa. Strabon, jeden z najważniejszych historyków greckich, w swojej geografii w pewnym momencie podziwia Rzymian za ich praktyczność, za ich mądrość. I mówi, że my Grecy nie dbaliśmy o takie rzeczy, o które dbają Rzymianie. Nie dbaliśmy tak bardzo o drogi, o kanalizację miejską, o akwedukty. To, co stało się oczkiem w głowie władzy rzymskiej. Jeśli Strabon, Grek, a Grecy uważali siebie za rasę wyższą w stosunku do Rzymian, jeśli Grecy byli w stanie docenić praktyczną myśl Rzymian, ich geniusz, to, że preferowali zamiast budować wielkie piramidy, budować akwedukty, drogi, mosty, kanalizację miejską, to naprawdę wielki komplement w stosunku do antycznego Rzymu. Przed wami Villa dei Quintili. Bracia Quintili byli przyjaciółmi Marka Aureliusza. Niestety wpadli w oko wielkiemu zazdrośnikowi, Commodusowi, to znaczy synowi Marka Aureliusza, który zrobił wszystko, żeby im tę willę odebrać. I zrobił. Posłał braci na śmierć, zabrał im tę willę. Dobudował nowe fragmenty, hipodrom, rodzaj małego koloseum i żył sobie tutaj w tej willi przez kilka lat. Pomyślcie sobie, zanim wymyślono autostrady, taka szeroka, doskonale wybrukowana droga sama w sobie była czymś niezwykłym i czymś bardzo pożądanym, tym, którym się łatwo było poruszać. Była szeroka mniej więcej 4 metry 15 centymetrów. Po bokach, przynajmniej na niektórych odcinkach, miała 3-metrowe szerokości chodniki. Co jedną milę były też znaki drogowe, znaki milowe, które zaznaczały jaką odległość i ile jeszcze jest do celu. No kiedyś oczywiście nikt map nie posiadał, ale posiadał przynajmniej spis miejscowości, spis kolumn milowych, które wyznaczały trasę podróży. Tym bardziej, że wszyscy wiedzieli, że co mil 20 będzie zajazd, co mil mniej więcej 10 będzie stacja poczty, tak zwane mutazione, z którym ci, którzy rozwozili pocztę cesarską i ci, którzy podróżowali pojazdami cesarskimi, mogli zmienić konie. Mogli odpocząć i w ten sposób podróżowanie byłoby znacznie, znacznie łatwiejsze. Bezpieczeństwo, wygoda, świadomość, że nie będę nocował pod chmurką, tylko w zajeździe, sprawiało, że Rzymianie oczywiście kochali te miejsca. Grobowce jeden za drugim. Jakie to musiało robić wrażenie na podróżnych, którzy przybywali do Rzymu? Zanim jeszcze dotarli do miasta, na 8-10 km przed zaczynały się potężne grobowce, jedne po drugim. Kto z nimi wygra? Kto pokona takich ludzi jak oni, Rzymian, którzy panują nad całym światem?
Za każdym razem, kiedy wędruję Apią, przypominają mi się ludzie, którzy nią prawdopodobnie chodzili. Niektórzy zupełnie nieznani, tak jak my. Inni znani to bardzo. Wyobrażam sobie, że właśnie tą drogą podróżował Juliusz Cezar, Oktawian August, Marek Aureliusz. Podróżowali też tą drogą ci, którzy przynieśli chrześcijaństwo do Rzymu. Paweł apostoł, jego współbracia i uczniowie. Wiemy o tym, dlatego że Dzieje Apostolskie wspominają, że po drodze, przy zajeździe Tres Taberne, trzech tawernach, spotkał się z braćmi z Rzymu i dalej już w ich otoczeniu doszedł tą drogą do Rzymu. I tak zaczęła się era, która Rzym kompletnie zmieniła. I tak dobiegła na końca nasza wyprawa na Apię Antyczną. Chciałbym ją zakończyć przy napisie grobowym, mniej więcej z II wieku po Chrystusie, bogatego kupca z Via Sacra, z Forum Romanum, który handlował perłami. Margaritarius, to znaczy ten, który handluje perłami. Nazywał się Caius Atelius. Był wyzwoleńcem. Bogatym wyzwoleńcem, jak widzicie. Zafundował sobie grobowiec przy Via Appia, bardzo prestiżowe miejsce. Tutaj zaraz za mną prawdopodobnie jest fragment tego grobowca. I na tym napisie możemy przeczytać kilka zdań, które wydaje mi się wzruszające. Hospes resiste. Zatrzymaj się, podróżniku. W tym grobowcu złożone zostały kości hominis boni, dobrego człowieka, misericordis, miłosiernego, amantis pauperis, to znaczy kochającego biednych. Rogo te viator, proszę cię, podróżniku, żebyś nie czynił niczego złego temu grobowcowi. I na końcu jeszcze pozdrawia wszystkich podróżujących. Viator vale. Co po łacinie znaczy po prostu pozdrawiam cię, podróżniku. I ja was tak pozdrawiam. Do następnej wyprawy. Cura ut vale. Trzymajcie się zdrowo. Arrivederci.